Nazywam się Billy. I myślę, że mogę określić się jako młody, ambitny, niezależny mężczyzna. Billy, spauzuj tę grę i chodź na obiad. Jezu, tego się nie pauzuje, mamo! No, prawie. A przynajmniej tak było do dnia, w którym świat odmienił się dla nas wszystkich. Ubieraj się, wyjeżdżamy. Słyszysz, Billy? Wyjeżdżamy, no już! Co znowu? Wyjeżdżamy. To chyba koniec świata. Myślałam, że to starzy fundują mi koniec świata, ale to co widzę, przerasta moje najśmielsze oczekiwania. Mieszkali w najkojniejszej ulicy w mieście, a jedynym stanowił bez przerwy uderz z sąsiadki, który dzień w dzień niestrudzenie próbował odgryźć nogę wracającemu ze sklepu dziadkowi z chodzikiem. Biedak nie nadążył z... W końcu je obciął nogawki do kolan, czy po miesiącu tych praktyk jego łydki zaczęły wyglądać jak mojej znajomości z rosyjskim krokodylem. Po wybuchu epidemii i zmutowaniu dziadek odstawił chodzik i zaczął biegać tak, jak gdyby miał dość. Na te nogi stracił nie tylko jego mały prześladowca, ale i jego właścicielka. Ludzie zabiegani w codziennych obowiązkach początkowo nawet nie zauważyli na sobie dzikich spojrzeń sąsiadów i bliskich. Dopiero gdy kilkunastu przechodniów zostało poważnie poturbowanych i pogryzionych, stacje telewizyjne zaczęły trąbić o jakiejś anomalii. Starzy, widząc pogłębiający się terror na ulicach, szybko zdezerterowali, udając się do domku letniskowego, daleko poza miastem, jak gdyby był on na innej planecie, a mutanci mieli nigdy go nie znaleźć. Ja, jako obecny pan na włościach, postanowiłem zostać i bronić naszego dobytku. Poza tym rząd powiedział, aby wszyscy ludzie zostali w domach i wytrzymali jeszcze 2 tygodnie, a władze na pewno opanują sytuację i wszystko zacznie wracać do normy. Czas jednak mijał nieubłaganie, a obecny stan rzeczy wydawał się coraz bardziej dramatyczny. Żołądek sprawiał wrażenie, jakby zaczynał trawić sam siebie. Lodówka świeciła pustkami, a ja, otwierając ją raz po raz, czułem coraz większą pustkę w moim sercu. Znikąd nie było widać pomocy. Ludzie zabarykadowali się jak w fortecach. Gdy mutanci zauważali, że ktoś jest w domu, zaczynali bardzo natarczywie pukać do jego drzwi, okien i jakichkolwiek innych otworów, przez które mogliby dostać się do środka. W tym przypadku są trochę jak akwizytorzy. Z tym, że ich jednak nie możesz zignorować, bo gdy im nie otworzysz, to prędzej czy później otworzą sobie sami. Nie mogłem już dłużej zwlekać. Musiałem podjąć konkretne kroki. Szczęśliwym trafem któregoś dnia do moich drzwi zapukała ona. Piękna, blond włosa dziewczyna z sąsiedztwa, Aria. Jak każda kobieta bywa czasem wybuchowa, ale ją przynajmniej udało się zdiagnozować. To kobieta mojego życia, ale jeszcze o tym nie wie. Kiedy kilka miesięcy temu zobaczyłem ją po raz pierwszy, powiedziałem sobie, że dla niej zrobię wszystko. Nawet schudnę. Do dziś trzymam się tego postanowienia. Znaczy, zaczynam od jutra. Niestety, tuż obok niej stał Walter. Stary gbur z okolicy, który szczerze mnie nienawidził. Zresztą z wzajemnością. Podobno to weteran wojenny, ale nikomu nie chciał powiedzieć, w jakiej wojnie walczył. Mówi o sobie, że jest mózgiem tej drużyny, ale w rzeczywistości to zwykły wrzut na dupie. Przypuszczamy, że albo strzela ślepakami, albo sam jest ślepy, bo jeszcze nigdy nie trafił żadnego mutanta. Mimo wszystko, nie zastanawiałem się ani chwili i podążyłem razem z nimi. Ostatnio dotarliśmy do małej wioski, gdzie poszukiwaliśmy pożywienia. To bardzo ryzykowne, gdyż nieopodal znajdują się ruiny fabryki, które często służą mutantom za gniazda, czyli miejsca, w których potrafią się zgromadzić setki z nich. Dziś rano straciliśmy kontakt z Arią. Walter oczywiście był wściekły, a ja prawie dostałem zawału. Nie mogłem tego tak zostawić. Pomimo ogromnego ryzyka, podszedłem bliżej fabryki i znalazłem jej chustę.
Maria. Wiedziałam już, że najpewniej jest w środku. Nie zwlekając ani minuty, podążyłem za nią. Zobaczył mnie. I co? Może chcesz się przywitać? Zastrzel go, kurwa! Thank you.
Słyszę ich na dole. Idę jeszcze wyżej. Znalazłem broń, może z tego w końcu udać się kogoś trafić. O, gratuluję. Widocznie nie jesteś pierwszym idiotą, który tam wszedł. To chyba kozi róg. Muszę się gdzieś ukryć. Z takimi gabarytami to chyba nie masz szans. Cholera, muszę zejść na dół, bo tu nic nie widać. Czy ty jesteś, kurwa, nieśmiertelny?
Ta fabryka jest większa niż mi się wydawało. Już zdążyłeś się zgubić? Na wojnie chodziliśmy bez nawigacji w szczerym polu i zawsze znajdowaliśmy drogę. Teraz to chyba mógłbyś robić za nawóz na tym polu, wiesz? Taki jesteś mądry, a zaraz będziesz miał towarzystwo. Co kurwa? No, trzymaj się tam. Idą z prawej! Na prawo! Idą z lewej. W lewo. Uważaj na prawo. Uważaj na prawo.
Gdzie jest kurwa ta latarka?
Nic tu nie ma. To ślepy zaułek, straciłem tylko czas. Przestań się użalać. Patrząc na ciebie, połowa twojego życia to zmarnowany czas. Po prostu szukaj dalej. Spierdalaj. Słyszę cię! Gdzie jesteś? Billy! Musisz być gdzieś blisko. Aria! Aria! Jestem za nią! Szybciej! Gdzie jesteś, do cholery? Aria!
Ja jej chyba kurwa nigdy nie znajdę. Jestem na skraju sił, nie wiem, czy dam radę iść dalej. Chcesz wziąć teraz dupę w drogi i ją zostawić? Jasne, że nie chcę, ale ledwo stoję na nogach. To strzelaj na leżąco. A, i przygotuj się, idą do ciebie z dwóch stron. Zajebiście. Yeah.
No. I to jest broń.
cholernie trudna przeprawa, która na każdym kroku mogła kosztować mnie życie. Walczyłem jak tylko umiałem, do utraty tchu. Niestety trop się urwał, a po Ari nie zostało ani śladu. Gdzieś z tyłu głowy czuję, że zawiodłem, ale jeśli przeżyję, nie spocznę, dopóki nie dowiem się, co się z nią stało. No, chyba że ten stary bryk Walter postanowi mnie odstrzelić i tym razem dla odmiany trafić.